Podkoziołek to dawna ludowa zabawa znana w Wielkopolsce. Nazwa pochodzi oczywiście od kozła, który był symbolem witalności i seksualności. Od wieków karnawał służył nie tylko zabawie, ale i pokracji. To w czasie karnawału znajdowano sobie przyszłego męża lub żonę, z którym na Wielkanoc stawało się na ślubnym kobiercu. Czas przed Wielkim Postem nazywany jest ostatkami, zapustami, a ostatnie 3 dni przed Środą Popielcową zapustem lub mięsopustem. Był to czas zabaw i wesołych pochodów przebierańców. Tradycja ta przetrwała do dziś. Na ziemi krotoszyńskiej na zakończenie karnawału organizowane są zabawy zwane podkoziołkami. Dzisiejszy podkoziołek zorganizowało koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kobiermie. Bardzo serdecznie wszystkich witam w naszym gościnnym Kobiernie i bardzo pięknie wszystkim dziękuję, że Państwo z takim zadowoleniem do nas zawitali na nasze ostatki, bo to dzisiaj ostatnia niedziela karnawału. Różnie to mówią i podkoziołek, i ostatki, i śledzik. No, tu w naszych stronach dlaczego podkoziołek. I tego się trzymamy, że dzisiaj jest ostatnia niedziela karnawału i jest podkoziołek. Także proszę Państwa, witamy nasze zaprzyjaźnione koła. Witamy koło Orpisze z przewodniczącą Kazią Drobnik. Witamy koło Zbożacina z przewodniczącą. Witamy Połodnych z Krotoszyna z przewodniczącą Stasią Dynek. Witamy drugą grupę z Krotoszyna. Serdecznie witamy. Witamy mniejszą grupę z Perzyc. Proszę Państwa, tak jak widzicie, każdy macie taki numer. I tak jest zamyśle było w mojej głowie, żeby panowie do numerka poszukali sobie partnerkę. To tak ładnie brzmi, prawda? No bo nie może być numerka bez partnerki, prawda? Proszę Państwa,
Proszę Państwa, teraz będzie konkurs tańca. Pomysłowość organizacyjna Kobierskiego Podkoziołka, muzyka, śpiewy i tańce wpisały się na długo w pamięci uczestnikom karnawałowej zabawy.